Witam Was serdecznie w kolejnym 55 już chyba teście maseł orzechowych. I dzisiaj mamy do przetestowania tylko 3 masła, więc będzie to raczej krótki test. Wszystkie te masła pochodzą z KFD, ze sklepu internetowego. Nazywają się Mister Maseł, co bardzo mi się podoba. Wszystkie są zrobione w 100% z orzechów, czyli tu nie ma żadnych dodatków soli, żadnych takich jakichś olejów i takich tam. Niestety troszeczkę są tłuste na zewnątrz. I mamy dzisiaj masło fistaszkowe crunchy, masło migdałowe crunchy również i nerkowcowe również crunchy. Zacznę od nerkowcowego, bo myślę, że ma najdelikatniejszy smak, a nie jestem przygotowana na opłukiwanie moich kubków smakowych. Wygląda tak. Jest w kilogramowym opakowaniu. W 100% naturalny produkt, pozyskiwany z mielenia prażonych orzechów nerkowca. Nie zawiera żadnych dodatków. Prażone orzechy nerkowca 100%. I nie ma tutaj nic więcej. Naturalne makroskładniki są takie, że mamy 553 kilokalorie w 100 gramach, 43,8 g tłuszczu, w tym nasyconego 7,8, węgli 32,7, w tym cukrów 5,9, błonnik 3,3, białko 18,2 i sód 3. Przed użyciem wymieszaj. Ja mam tak małą łyżkę, że nie wiem, czy dam radę wymieszać. O, nie wiem, czy też dam radę to otworzyć, ale na szczęście mam tu chusteczki, które mi trochę w tym pomogą, bo no, troszeczkę kilometrów te masła musiały do mnie zrobić i niestety jest też ciepło na zewnątrz i są trochę tłuste z wierzchu. Nie no, nie otworzę tego chyba. Udało się. Oczywiście nie dałam sobie rady sama. No, ale mniejsza z tym. W środku mamy jeszcze przykryweczkę, którą musimy zerwać, co też może się okazać problemem. O matko. Nie. No nie dam rady tego zrobić. Muszę iść po nóż. O, a z tej strony? No nie, z tej strony samo odlazło. Ja nie wiem, to jest masakra. Jak się ma tłuste ręce, to już po prostu nic człowiekowi nie wychodzi. O, fuj. No dobrze, powiedzmy, że się udało, aczkolwiek jestem cała brudna. Ok, możemy testować. Masło jest takie dosyć lejące, chociaż dalej nie, jest po prostu rozwarstwione lekko. Wygląda fajnie, a pachnie przepięknie, także mam duże oczekiwania z nim związane. To jest masło z nerkowców, przypominam, bo już było dużo atrakcji w międzyczasie, więc mogliście zapomnieć. No i zobaczymy, jak smakuje. Warto było się do niego włamywać. Jest to któreś z kolei już moje masło nerkowcowe w życiu, ale chyba najlepsze. Bardzo słodziutkie takie. Zero jakichś takich starych, dziwnych orzechów o podejrzanym smaku, co się czasami w masłach niestety zdarza. No, czuć, że były tu wybrane po prostu najlepsze orzechy do tego masła. Nie ma tu soli, nie ma tu żadnych dodatków, więc czuć tylko te nerkowce, ale w przepyszny sposób. Naprawdę są pyszne. Pycha. Teraz próbujemy masła migdałowego, które widać, że będę musiała tutaj porządnie wymieszać. I znowu składa się w 100% z migdałów. Ma 597 kcal w 100 gramach, 52,8 g tłuszczu, 4 g nasyconego, 7,5 g węgli, 4,9 g cukrów, 11,8 g błonnika, 22,1 g białka i sodu naturalnie występującego 2,5. Także powiem Wam, że makrosy super, no ale migdały mają takie makrosy lepsze niż nerkowce, że tak powiem, bardziej imponujące. To już było łatwiej odkręcić, ale nie wiem, co będzie z tym tatałajstwem. Nie, chyba po prostu nie będę się siłować. Wbije się tutaj nożem i tyle będzie. Będzie wszystko łatwiej. Nie no.
puszczam się w złą stronę. Jestem tak brudna. Nigdy nie byłam tak brudna w trakcie tej testy. Powinnam sobie to otworzyć wcześniej, ale chciałam, żeby wszystko było, wiecie, na żywo, realistycznie, no i oto co z tego wyszło. Tutaj już trzeba będzie trochę pomieszać, bo widać, że to jest zrobione z łupinkami, co mnie cieszy. Nie lubię tych takich białych maseł migdałowych. Kiedyś testowałam taki biały mus i to w ogóle nie miało smaku. Jakaś mama łyga. Więc cieszę się, że to jest z łupinkami. Ale te łupinki się troszeczkę tu rozwarstwiły, więc to pomerdamy. O, już. I myślę, że będzie fajne. Także próbujemy. Masło migdałowe. Mogę powiedzieć to samo, co o tym nerkowcowym. Takie najlepsze migdały, jakie możecie sobie wyobrazić. Soczyste, aromatyczne, słodziutkie i świeże. Naprawdę bardzo dobre masło. Aż zaskakująco dobre. Lepsze niż to z Meridian, które przywiozłam sobie z Anglii kiedyś. Naprawdę pycha. I ostatnie to jest fistaszkowe. Ja już zaczęłam otwierać z łakomstwa. Też 100% fistaszków. 585 kcal, 49,7 g tłuszczu, 6,9 nasyconego, 13,5 g węgli, 4,2 g cukrów, 8 g błonnika, 23,7 g białka, 15 mg naturalnie występującego sodu. I włamujemy się do środka. Ok. O, teraz mam syp na pokrywce jeszcze. Następna chusteczka. W ruch. I znowu jest troszeczkę rozwarstwione. Więc je tutaj troszeczkę zamieszam. Ma taką troszkę bardziej płynną konsystencję niż masła, które jadłam do tej pory, fistaszkowe. Może dlatego, że zawsze je trzymam w lodówce, a to jeszcze nie jest z lodówki. I próbujemy. Też jest dobre, ale testowałam kiedyś 100% fistaszkowe masło z Whole Earth, chyba, i ono było lepsze. To jest w porządku. Chyba też jest mielone z łupinką, co moim zdaniem jest fajne, ale jest mniej takie idealne. Natomiast migdałowe i nerkowcowe to są najlepsze masła z tych orzechów, jakie jadłam. Bezapelacyjnie wygrywają po prostu w swojej kategorii. Fistaszkowe jadałam lepsze, ale w Polsce bardzo ciężko znaleźć takie w 100% z fistaszków, więc na pewno jest zdrowsze niż to z Lidla, które wszyscy tak lubią, czy to z Netto, ale no, jadałam lepsze odpowiedniki 100% fistaszkowych maseł orzechowych. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten test. Idę się umyć. Także jedyna wada jest taka, że troszeczkę przecieka olej w tych pojemnikach i ciężko się je otwiera, no ale normalni ludzie nie testują tego przed kamerą, więc mogą sobie to zrobić normalnie w kuchni i się umyć na bieżąco. Nerkowcowe, migdałowe, bezapelacyjnie, po prostu cudowne, idealne. Fistaszkowe, bardzo dobre, ale czegoś mu do ideału brakuje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i oczywiście zachęcam do obejrzenia testów innych maseł, które będą podlinkowane na dole w opisie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!